jak wiadrami całą noc i w zasadzie jeszcze cały następny dzień, teraz już mamy trzeci dzień, no i siano będzie do niczego, to już się po prostu na nic nie nadaje, to będzie, to jest lipa. Tegoroczna tragedia skaczkami piszmówkami z wiosny kontynuuje dalej. Tylko jedno kaczątko spod dwóch kaczek. Dwie kaczki ponownie zasiadły w połowie lipca, a tylko jedna mała kaczka spod dwóch kaczek. To chyba kończymy już, bo tracę cierpliwości. Kosimy trawę! Drugie siano! Drugie siano! U nas mówimy na to otawa! Nie wiem, czy to tak w Polsce też się nazywa. U nas po prostu drugie siano to jest otawa. Całkiem dobrze to idzie. Zobaczymy, ile tego będzie. Po pierwszym przewracaniu będę mówił taką swoją pierwszą szacowną ilość balików, ile tego będzie mniej więcej. Działamy! Dobre to jest, nie za nisko, nie za wysoko, coś z tego będzie, taka ładna trawa, zobaczymy za ile dni wyschnie, przeschnie, tutaj tradycyjny zestaw, wszystko się dobrze dzieje, to jeszcze poprawka, jedna sprawa mnie tutaj męczy, trochę bym to zmienił, no dobra, coś tam jeszcze wykombinujemy, o tak zrobimy. Tak zrobimy, o patrzcie, tak, tak, jest, teraz to tak, teraz to tak, dobra, dobra, czyli zestaw działa, wszystko w porządku, tutaj jeszcze spojrzymy, czy nie za nisko idą noże po tym, ale tutaj jest bardzo fajnie, to nie jest za wysoko, dobra, działamy. A więc pierwszy dzień po koszeniu, no zobaczcie, no trzeba to poprzewracać, będziemy pierwszy raz przewracali, zobaczymy wyniki. Przyznam się, że widać, że jest to bardzo mokre, zaraz wam powiem dlaczego. No oczywiście zaraz po skoszeniu, wieczorem, jak inaczej, po prostu spadł deszcz, wieczorem po prostu nocą spadł deszcz. Na szczęście było to zaraz w pierwszy dzień po koszeniu. Gdyby to było na przykład po dzisiejszym pierwszym obracaniu, jest znacznie gorzej do jakości tego siana. Tak to po prostu tylko zwolniło ten proces schnięcia, czyli przed nami pierwsze przewracanie. Wierzę, że bardzo to pomoże, bo jest bardzo ciepła pogoda dzisiaj, wie lekki wiaterek, to jest super warunki. Siano jest takie drobne, czyli powinno bardzo szybko schnąć, czyli dzisiaj przewracamy, jutro przewracamy, a pojutrze powinniśmy robić baliki. Wierzę, bardzo wierzę, że nie powtórzy się sytuacja z wczorajszego wieczoru, że po prostu nie spadnie deszcz, bo tu już, to już mogłoby mieć poważne konsekwencje. Działamy. A więc przewracamy. No,
ale jest to drugie siano Otawa. Pierwsze przewracanie, więc nie możemy oczekiwać dużej objętości. Na pewno jutro będzie to lepsze. Teraz to jest takie bardzo mierne. Nawet tego nie widać, tego siana. Nawet tego nie widać. Ale mówię, jest to drugie siano w tym roku. Otawa zawsze jest taka drobniejsza. Taka bardzo, bardzo drobna. Więc nie możemy czekać tutaj jakiejś rewelacji. A w dodatku jest to pierwsze przewracanie. Przy drugim przewracaniu zawsze ta objętość jest o wiele większa. Będzie dobrze. Nie może spaść deszcz. Po prostu. Tutaj trochę lepiej to widać. No i coś tam jest. Jakaś objętość jest tutaj. Patrzcie. Tu w ogóle nic, a tu już tak trochę jest. Naczochrane, naczochraliśmy trochę. Trochę jest. A patrzcie, tutaj ziemniaczki mniej więcej są już przygotowane do wykopków. Patrzcie te rewelacje kukurydzy, to jest co? Ta kukurydza to jest w ogóle tragedia, nic z tej kukurydzy nie jest. Ale ziemniaczki przygotowane do wykopków. Wiecie co, ale myślę, że będzie dobrze. Coś tutaj się pokazuje. Coś się pokazuje. Na pewno jutro będzie lepsza objętość. Większa objętość będzie, więc wierzę, że będzie na pewno lepszy wynik. Muszę wam pokazać te ziemniaki. Tutaj na końcu ta kukurydza jakoś jeszcze jest. Jakoś jeszcze jest ta kukurydza na końcu. Ale tam to jest tragedia po prostu. Dobra, działamy. Jak myślicie, co tu się stanęło? No oczywiście, zaraz po pierwszym przewracaniu nocą przyszedł ulewny deszcz, naprawdę ulewny deszcz, po prostu lało jak wiadrami całą noc i w zasadzie jeszcze cały następny dzień, teraz już mamy trzeci dzień, no i siano będzie do niczego, to już się po prostu na nic nie nadaje, to będzie z lipa, czyli do wyrzucenia. Prawdę mówiąc, to drugie siano w tym roku było w ogóle takie słabe, bardzo krótkie było, nie było w stanie, nie było wyrośnięte po prostu. Nie było wyrośnięte, a więc i tak byłby to bardzo lipny wynik. Na pewno nie byłoby 20 balików, ale byłoby tylko jakieś tam 10. Czyli i tak by to było bardzo lipne. Widzicie, że w zasadzie tu nic nie jest. W zasadzie tu nic nie jest, więc dwie lipne sprawy. Siano bardzo krótkie, małe, więc byłby mierny wynik. A w dodatku przyszedł ulewny deszcz nocą po pierwszym przewracaniu. No i później deszcz właściwie cały dzień, który zniszczył w ogóle całe to siano. To jest wszystko, wszystko do wyrzucenia. To się na nic nie nadaje, z tego już nic nie zrobimy. Teraz już jest wysoka rosa. Wysoka rosa. Już nie da rady, żeby to przeschło. Czyli do wyrzucenia. Zostawiam to tutaj. Lipny wynik. Jesteśmy w tym roku bez Otawy, czyli jesteśmy w tym roku bez drugiego siana. Czyli taki... Takie to jest działanie pod chmurką po prostu. Człowiek coś myśli, ale później pogoda się zmieni. No i taki jest wynik. Jesteśmy bez drugiego siana. Nawet myślę, że to nie będę nawet zbierał. Nie będę to zbierał, zostawię to niby taki mulcz. Taka dygresja, dlaczego takie krótkie siano, to drugie? No bo prosta sprawa, ja pierwsze siano kosiłem bardzo późno. Właściwie na końcu 6 miesiąca, a więc weźcie sobie, że od końca 6 miesiąca do końca 8 miesiąca jest bardzo, bardzo... Dzisiaj jest 24. To jest bardzo mało czasu na to, żeby po prostu wyrosła długa, fajna Otawa. A więc tak. Dobra, obraz biedy i rozpaczy. Patrzcie, niewiele tego jest. Jeszcze obróciłem to ostatni raz, ale to jest... Patrzcie, to nie jest...
niby suche, ale to jest niedoschnięte, bo to na nic się to nie nadaje, na nic. Po pierwsze, jak już mówiłem, jest tego mało, bardzo mało. Jest tego naprawdę połowa tego, co powinno tak naprawdę być otawy tu z tego pola. Tu z tego pola zawsze było o połowę więcej niż jest tego teraz, czyli jest tego bardzo malutko. A po drugie, po prostu mokre. To wszystko, to jeszcze obróciłem dzisiaj tak, żeby to zgrabić. Tak, żeby to zgrabić, ale nawet nie pachnie. Niby suche, ale patrzcie, to jest bardziej gnój niż siano. Dolotę, u nas tym mówimy, dolotę doszczętnie, cała noc, cały drugi dzień, czyli jedna noc, jeden dzień i patrzcie, to jest do niczego, to się do niczego nie nadaje, niby przeschnięte, niby trochę przeschnięte, ale po prostu to jest nic, to jest nic, mówię, nawet nie pachnie ładnie. Ach, a jeszcze i tak mokre. To jest bardziej gnój niż siano. Ten kolor już jest taki brązowy. Nie wiem, czy tak widać. Nie wiem, czy widać to tak na filmie, ale jest to bardziej brązowe niż żółte. Tragedia. Płakać mi się chce. Więc będzie trzeba to zebrać, bo ja to jeszcze troszeczkę rozrzuciłem, żeby to przeschło. Jest tego trochę za dużo, żeby to zostawić tutaj, jak niby mulcz. Więc trzeba i tak zgrabiarkę podpiąć i pograbić i wywieźć. To na tyle. Tu jest coś więcej, tu jest lepsze. Nawet tu nawet pachnie. Tu nawet trochę pachnie sianem. Ale bieda. Bieda, bieda. Co tu więcej mówić? Nie udało nam się w tym roku.